Okej, dobra, już mnie słychać, tak? To ja pierdolę do siebie jak zwykle. Dobrze, na szczęście dużo nie powiedziałem. Na szczęście wytnie się, na YouTubka się wytnie. Tak więc, no. Co ja mówiłem? A tak. Mówiłem, że wczoraj był pokazany lekki taki teaser 40-sekundowy. W ogóle, hej Takeshi, był pokazany lekki teaser 40-sekundowy z gameplayu. Oczywiście po premierze zwiastuna Shambo się wylało. Wiadomo, bo zwiastun, siema Kaziu. Wiecie, jak zwiastun wyglądał. I był strasznie kolorowy, był taki friendship, wiecie, przyjaźń górom. W ogóle wiecie, że przyjaźń załatwi wszystko i po przyjacielsku wszystkich rozjebiemy. I ta stylistyka, która była w trailerze pokazana, była taka hero-shooterowa troszkę, wiecie, taki Overwatch, coś w tym stylu. No, ludziom się to strasznie nie podobało, mi się też to rzuciło strasznie w oczy i tak mech, pomyślałem sobie, no to BioWare do zamknięcia i tak dalej. Ale widziałem, tak jak mówię, widziałem wczoraj ten krótki teaser, 40 sekund, więc może obawy są bezzasadne. Tak, bo przez te 40 sekund, co zobaczyłem, no to wygląda całkiem obiecująco. Zobaczymy. Siema Sigma. Jak zwiastun od serialu. No, tak jak mówiłem, no tam w tym zwiastunie się nie popisali. Zobaczymy. Co będzie w samym gameplayu. Oczywiście w zwiastunie myślałem, że ten krasnolud z kuszą to nie Varric. Okazało się, że to jednak Varric. Także tutaj pan, którego widzimy, to jest Varric. On tylko zapuścił brodę, troszkę włosy i się przefarbował na czarno. I mamy Varrica. Głos w zwiastunie podkładał mu w ogóle ktoś inny, ale w samym gameplayu, w tym 40-sekundowym teaserze, gdzie mamy Varrica, który do nas mówi, jest już ten aktor, który normalnie mu podkładał głos w poprzednich częściach, tak więc o to się powinniśmy nie martwić, powinniście się nie martwić. No minus taki, że się przefarbował, no on był blondynem przecież, kurde. Dragon Age 4 okaże się interaktywnym serialem. Nie, no. Oni zapowiadają to jako czysty singleplayerowe doświadczenie. Przynajmniej tak od kilka dni temu napisali. Podobno multi wyleciało całkowicie do kosza. Zobaczymy. Wygląda starzej. No, czas leci w tej grze, więc oczywiście, że musi wyglądać starzej. Czas się nie zatrzymuje. Vibe Lola. No właśnie, ten zwiastun, wiadomo, on miał. Gdzieś tam chyba wyczytałem, że on miał trafić właśnie do nowej publiki, która się wychowała właśnie na, wiecie, Lolach, jakichś hero shooterach, Fortnite'ach i tak dalej. Więc. Czyste singlowe MMO. Ej, nie wiem dlaczego tak. Nie mam nic do picia. No dobra, mam tu jakieś Pepsi. Powinienem wyłączyć to na czas tego. Powiem tak, nie wiem czemu się cały czas do tego MMO czepiacie. Fakt, Inkwizycja kurwa była takim jednoosobowym MMO, ale to nie znaczy, że następna część też taka będzie, więc weźcie trochę na wstrzymanie, zwłaszcza no Takeshi. Ogarnij się. Wiedzą, że to nie wyszło, wiedzą, że Andromeda i Inkwizycja nie wyszła. Więc obstawiam, że to nie będzie otwarty świat, nie będzie coś takiego jak poprzednio. Siema Spini. Czy będzie Dragon? Nie wiadomo, czy będzie możliwość importowania, eksportowania zapisów, czy tam świata z poprzednich części. Wiadomo natomiast, że można będzie odtworzyć Inkwizytora z Inkwizycji. Postać z Inkwizycji, którą się grało. Gdzieś to dzisiaj, właśnie dziś czy wczoraj ujawnili, gdzieś tam, nie pamiętam już gdzie, że będzie można Inkwizytora odtworzyć sobie poprzez odpowiedzi na kilka pytań i będzie to miało wpływ na początek gry, w jakimś tam stopniu na fabułę. Zobaczymy, jak to będzie. Ja się zastanawiam, co z ręką Inkwizytora, jeśli będzie można nim grać. Tak więc wydaje mi się, że Kip pójdzie w odstawkę.
Szewerkipa trzymają dla osób, które grają sobie w Inkwizycję. Bez Inkwizycji sobie nie bez kipa w Inkwizycji nie otworzysz sobie tego świata zapisów w grze, więc kip on jest trzymany dla Inkwizycji tak naprawdę. Właśnie robię tak, że dezaktywuję w tej chwili punkty kanału. Siema Anczu, witam, witam. Chłopco nie chce pić. Widzisz, że tu za rzadkość. Dobra, jeszcze 2 minuty. 60 sekund, zobaczymy. Trzeba się nawadniać. No to się nawadniać. Ja jestem nawodniony, spokojnie. Siema Shepard. Pod moimi filmami są wyłączone. W sensie na YouTubie? Nie przypominam sobie, żebym wyłączał komentarze. Zerknę. Później, bo ja na YouTuba to tak rzadko zaglądam tam na te filmy moje. Ostatnio zacząłem coś przesyłać. No zobaczymy, co się tam dzieje. Może się automatycznie coś wyłączyło. Tak więc zobaczymy. Tak, to też wiesz, Warik będzie w grze, ale aczkolwiek w tym 40-sekundowym teaserze, który wczoraj pokazali, on był z nami, z głównym bohaterem, ale zakładam, że on jest jako taki kompan niezależny. O! Zobaczymy, co będzie. Pewnie będzie kim w stylu Leliany. Też mi się tak wydaje. No bo jakbyśmy go mieli, no to wiadomo, on jest już na tyle potężny, żeby nam przeszedł sam tą grę. O 17 miał się zacząć jak to streamek? No to zaczął się przecież. Warik w końcu ma brodę. Wiesz, to już przyzwyczajony byłem, że Warik miał na klacie włosy, a nie na mordzie. Bardziej mnie kuje w oczy to, że się przefarbował z blondyna na czarno. Kupiono mi 6 łyczków, jak i wyłączono punkty, więc... Barik po prostu się postawił. Tak, bo krasnoludy czarnieją, a nie śmieją. Bardzo ciemny blond, tak.
ogóle jestem ciekaw, czy będzie pokazany tylko gameplay, czy będzie coś więcej. Czy to będzie może gameplay z komentarzem, gdzie będą mówili o samej grze? Tego jestem ciekaw. Spini, a ty co? Wyłączyli ci Destiny i kurczę, nudzi ci się. No, serwery są wyłączone, przecież sezon się zaczyna o 19, no to wyłączone są, będą wprowadzali bzdety. A, dopiero robotę, ta. Nie gadaj. Nie, no to już wiesz, Destiny jest wyłączone w tej chwili, dopiero 19 uruchamiają. Siema Loli. Obowiązek. Każdy ma różne obowiązki. Normalnie bym nie wyłączył, ale skoro tyle tego naraz wykupiliście, no to nie, to nie bawimy się tak. Na razie punkty zostaną wyłączone i ten... Dobra, lecimy z tym. Co tam nam pokażą? Słyszycie dobrze? Podgłosimy trochę teraz. Okej, okay, wiadomo, jest w trakcie prac, developing, bla bla bla. Może jeszcze ujdzie zostać zmieniony. Hope Nymphs is good at finding people as you claim. She's the best damn detective I've ever met. If she says she's got a lead on Solus, I believe her. Słyszymy Barika. Should we be in more of a hurry to get out of here? We don't want to look conspicuous. Just get out of here nice and casual. Find Nev Gallus and stop Solus. Nie podoba mi się na razie głos głównego bohatera. Oczywiście kogo musieli zrobić głównego bohatera, głównym bohaterem? You still think you can talk him down before he starts his big ritual? That ritual is going to tear down the veil. The only thing separating us from the Fade and an endless number. Nie, no wygląda to nieźle póki co. I have to talk him down. Halt! Wait, but I didn't do anything. Czarny łotrzyk. Get down. Starczy, że już będzie czarny elf. They after us. Is it because of the bar? Word travels fast in Minrathus. We've got to help her. Don't have time to get arrested, especially in... To jest Minrat, co leci, tak? Oh, crap. We're too late. The ritual started. But if we hurry, we can still stop Solus before it finishes. Let's go! Harding's this way. She'll get us to Dumont Plaza. Watch out! Okay, animacje wyglądają nieźle. Is Solus summoning demons on purpose? My guess is the veil is weakening, and they're slipping through the cracks. And when the veil comes down completely, then the whole world is going to look a lot like this. Come on, this way. It should get us to Harding. Dobra, niech walkę pokażą. Niech pokażą mi walkę. You're
safe now. Get inside and bar the door as quick as you can, okay? Thank you, miss. Dobra, jest Harding. Harding, you all right? I've been doing what I can to help. The ritual must be weakening the veil. There are a lot of scared people out here. And a lot of demons. Haven't seen this many come through the Fade in years. What about you two? Are you okay? Okej, czyli został wybór. Kurde, miałem nadzieję, że przywrócą może. We're good, but we need to move. Normalne rozmowy, a nie to kółko, że zrezygnują z tego. Have you got my gear? Right over there. Where's Nevgalis? Wasn't she at the meeting point? The Venatori got to her first. They grabbed her before we arrived and paid off the bar owner to keep it quiet. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of nie, no nie podoba mi się ten Mugin. But their timing głos mi nie pasuje do Mugina. The bar owner said the Venatori took Nev to Dumont Plaza. Can you get us there, Harding? Rook, you're with the Shadow Dragons. I figured you'd know Minrathis better than I do. Sure, but Minrathis is huge, and this is nowhere near my neighborhood. I can try. Don't worry. Scouting's my specialty. Follow me. Eyes up! We've got company! Dobra, walka, walka. Demons, here they come. Dają nam real-time action fight, czy coś takiego chyba. Dobra, gdzie pasek z umiejętnościami? I think that's the last of them. Good. Let's get to Dumont Plaza and find Nev. Patch yourselves up if you need it. Oczywiście paska z umiejętnościami nie będzie, bo to jest przecież na kurwa konsoli, czy tam na padzie grane. I don't get it. If Solas tears down the veil, doesn't that destroy everything? Solas always talked about how beautiful the ancient world was. That world existed before the veil and he wants to bring it back. No, po lewej mamy tak, pasek zdrowia, widzimy mikstur i 3 na 3 możemy mieć. Widzimy, że na padzie gościu gra. Venatori cultists! I hate these assholes! Myślisz, że to jest samouczek z początka, sam początek gry? Looks like the Venatori put up a barrier to block the way. More intruders! Avenge our fallen brethren! To, że ma pierwszy poziom postaci, to nic nie znaczy. Może po prostu na potrzeby gameplayu zmienili poziom trudności w tym miejscu i dali pierwszy poziom. Nigdy nie wiadomo, no i tam lecą. Aha, dobra, czyli kurwa coś takiego mamy. Mam nadzieję, że to jest tylko na pod konsolę, bo... i podpada. Chcę przywrócenia normalnego paska zdolności, tak jak było w jedynce i dwójce. Barak Tetris! The Venatori are in these streets! No tak, bo lepiej od chujowego paska mieć chujowy okrąg z 4 zdolnościami na krzyż. O, 3, przepraszam, bo teraz na dole są. Masz 3 zdolności dostępne, kurwa. Bo jesteś patałachem i nie potrafisz korzystać z większej ilości.
No to idź grać na padzie sobie. Alright, hiding. Not the worst timing. Nev, it's so good to see you. We thought the Venatori had kidnapped you. They thought the same thing. A lot of Venatori in the city have reason to hate me. Figured I'd play along. I definitely wanted to settle the score this time. Idź sobie grać w shootery na padzie. The sky starts raining demons. So I'm back on the job. Appreciate it. Rook, this is Nev Gallus, our local expert. She's gonna help us find Solas. Nev, meet Rook. Both of you have done some work for the Shadow Dragons. Isn't that a coincidence? Baldur's Gate 3, some old friend said if I was working in Tevinter, the Shadow Dragons are worth trusting. Dobra, póki co też nie widzieliśmy za bardzo zarządzaniem drużyny. No nie było chyba zarządzania drużyny. Baldur to co innego, bo jest tak. To też jest teoretycznie gra taktyczna Dragon Age, mój drogi panie. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. That's where your man is hiding. Then let's go. Before this ritual he's doing gets any worse. Worse? This ritual is already drawing more power than I'd expect from a dozen mages. You told me he was working tak alone. Ma być, dwóch towarzyszy, a nie trzech. I also told you he was an ancient elven god. Elven god. Well, ale to wynika głównie też z tego, że jest mniejsza ilość towarzyszy w grze niż w poprzednich. Tutaj będziemy podobno mieli tylko 7 towarzyszy. W poprzednich częściach, no jak wiemy, mieliśmy więcej, bo 8, 9, chyba w jedynce nawet 10 było. Well, we're not in Menrathus anymore. I know these trees. This is Arlathan Forest. And there's your ritual. The power involved. I've never seen anything like it. Zobaczymy Solasa na koniec. The tremors are getting worse. And we've got demons. Dobra, ogólnie gra wygląda naprawdę spoko. Walka mi jak zwykle, no. Co walka mi, bo mnie nie przemawia. Bo jest zwykły shooter, kurwa, najdługo to tylko celuje się trzeba. A to miał być RPG. Taktyczny. I thought the demons were bad back in Menrathus. Fades a mess this close to the ritual. No telling what could come through. No, zapowiada się na to, że Harding ma być towarzyszką właśnie. Keep moving and try not to think about it. Osobiście wolałbym Varika, no ale... Dobra, czy tu mamy takie przeskoki, pomijają pewne etapy gry. Znaczy, o romansach na razie nic nie mówili, więc wiesz. Koło z inkwizycji jest do dupy, ograniczenie do 3 zdolności jest do dupy. Jest zarządzanie z towarzyszami, przełączanie się między towarzyszami.
through the veil. It's a pride demon. Damn thing probably sensed Solus's ego. Powiedz to o Baldur's Gate 3, Anna. Staromodny, taktyczny RPG. Powiedz to o Baldur's Gate 3. Widzieliśmy, że dociera do bardzo wielu osób. Ludzie chcą tego RPG. Everyone all right? Good enough. Let's get to Solus. Napisałeś, że action RPG dotrze do większej liczby osób niż staromodny taktyczny. Baldur's Gate jest staromodnym taktycznym RPG, który dotarł do bardzo dużej ilości. All right. I'll take it from here. Are you sure? Positive. You three just keep the demons off me while I talk to him. Ferek, Solus isn't gonna stop just because an old friend. Zobaczymy. Varric spoko na razie. Dobrze, że ta sama. Że ten sam aktor podkłada mu głos. Come on, Varric. We didn't come all this way just to talk to him. He was my friend, Brooke. I gotta try to reach him. But if he won't listen to me, then he'll hear from Bianca. Co też nie widać, że to były otwarte lokacje i świat, więc oby tak zostało. Brooke, take care of the team for me. Ludzie czepiali się czapki. Nie spierdalają teraz. Co mają do czapki? Bo ja będzie, prawdopodobnie będzie można ich przebrać. Jest Solas. Hope I'm not interrupting. All right. Let's buy him some time. Pytanie, jakby, jeśli będzie można stworzyć swojego inkwizytora z poprzedniej części, no to tutaj chyba, jeśli się romansowało z Solasem, bardziej odpowiednie, żeby to inkwizytor z nim gadał, a nie Varric. No jestem ciekaw. Is a wound inflicted upon this world, it must be healed. Chyba zmienili głos Solasa. I have taken precautions to minimize the damage, Varric. Minimize the... People are dying right now. You need to listen. Please. People are always dying. It is what they do. Shit. We need a better plan. Do you want me to take the shot? Won't work. He's too powerful. What if we disrupt the ritual? How? See those statues? If we break the scaffolding holding that one up, the whole thing will come down on Solus. It's risky. Interrupting a ritual at this scale will have consequences. And what about the demons? Varric needs us to hold them off. Right. You two stay here. I'll bring down the statue. What? No. Stepping into all that raw magic is suicide. The storm could tear you apart. Anyone got a better idea? Fine. Ten sam aktor podkłada Solasowi? I'm with you. To nie brzmi jak Solas. I'm a mage. I'll go. Either way, someone needs to stay back and deal with the demons. Let's go, Hardy. Nev, keep the demons off us. O, Hardy, dobra, czyli pozostał ten oparcie towarzyszy. I
Harding jest naszą towarzyszką, bo dostaliśmy u niej poparcie. Siema Tymek. Pewnie będę grał magiem, jeśli... Znaczy... Zobaczymy, jak będzie z tym Inquisitorem, co nie? Mój Inquisitor był magiem, zobaczymy. Why? Why tear down the veil? Knowing all the lives it'll cost. We shared a journey years ago. Do you believe that I would do this if there was some other better option? The pillar's weak, but... It isn't falling! We need to push it! Kurde, ale głos tego bohatera to mi się tak nie podoba. A przynajmniej nie pasuje mi do Łuczyna. You came a long way and made a valiant effort, Varric, but this story does not end with my downfall. Push! Gdzie jest bohater pierwszej części? Gdzie jest Hulk? No i to tyle. Tylko tyle, czy kurde... Jakieś, nie wiem, dzienniki deweloperskie? Jakieś informacje? Czy to by było na tyle? No, chyba więcej nie będzie. No nic. Wygląda ciekawie. Jeśli chodzi o oprawę i tak dalej, to spoko. To walka mnie kuje, kurwa, w bok na razie, póki co. Dobra, bohater z jedynki niekoniecznie musi być martwy. Nie zapominajmy, że bohater z jedynki wyruszył na poszukiwanie tego, aby pozbyć się tej skazy pomiotów ze swojej krwi i od tamtego czasu tak naprawdę nic o nim nie wiemy, więc... Hulk może zginąć w Inkwizycji albo przeżyć. Jeśli przeżyje, no to gdzie on się znajduje? Powinien tutaj być w tym miejscu. No Inkwizytor, jeśli stworzymy sobie od Inkwizytora, tak, od początku, no to Inkwizytor będzie na miejscu, tylko że bez ręki. Podobno... A skąd Shepard bierzesz takie informacje? Oni jeszcze nic nie podawali, żadnych informacji takich, tak dokładnych, że ma być tylko Inkwizytor. Jeszcze nie wiadomo, komu go tak naprawdę... Ja nie wiem, skąd wyrzucacie takie informacje? Tak naprawdę gówno wiadomo na razie o tym. Podałem jakieś szczątkowe informacje, a wyrzucacie, że na pewno nie będzie. Jak masz pewność, to podaj mi źródło skąd. To chętnie przeczytam sobie. Wiesz, tu z grupy na wiki. O, wow, no to jest informacja godna zaufania. Hmm.